Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Ale mówimy to z pewnym onieśmieleniem wobec pańskiego dorobku. Nie bardzo wiem, czym można tu być onieśmielonym. Zapytaliśmy też i o to. To jest taki człowiek renesansu, historyk, politolog, publicysta, redaktor, ale także świetny znawca filmu, pasjonat muzyki klasycznej, ale także pasjonat futbolu. O jazzie jest z nami rozmawiać. Dowiedziałem się ostatnio, że Tom Waits go interesuje. I inni dziwni wykonawcy, których w ogóle nie przypuszcza, że profesor Nowak ma czas nawet słuchać tych rzeczy, ale to, jak on jest obznajomiony z najnowszymi wydarzeniami w dziedzinie muzyki klasycznej, jak się idzie do niego do domu, nie wiem, czy państwo już byli, to po prostu to się ma całą ścianę, nie tylko książek, ale przede wszystkim ogromną, tysiące, nie wiem, tego nie liczyłem, płyt CD gromadzonych, kupowanych, słynne rozmowy, tego nowego Zimmermana słuchałeś, nawet nie wiedziałem, że wyszedł. No jak to nie? Przecież to Nowak zdziwiony. Przecież to trzeba słuchać, bo to nowe nagranie. Jest także mistrzem mowy polskiej. I to jest rzecz wyjątkowa. To jest człowiek, który potrafi nie tylko mówić mądrze, a także pięknie i pisać i pięknie po polsku. I to jest odrębna wartość w ogóle dorobku naukowego profesora Andrzeja Nowaka i także jego publicznych wystąpień. To jest to piękno polszczyzny, niezwykle uwodzicielski sposób narracji historycznej. To jest taka postać, która się słucha i podąża się za nią jak za przewodnikiem po polskiej historii. To jest wielki historyk, wybitny historyk, jednocześnie taki historyk w starym tego słowa znaczeniu, który zna historię w całości, zna historię kultury, ale jednocześnie taki, który uczestniczy w stawaniu się tej historii, no jako człowiek, który zmienia polską świadomość w czasie całej III RP, jako twórca i autor bardzo ważnego pisma Arkana, jako człowiek uczestniczący w debatach publicznych i mówiący o znaczeniu wspólnoty, przeciwstawiający się tej pedagogice wstydu, która dominowała. Potrafi myśleć w troszkę inny sposób, nie, trochę w jakimś sensie przekraczając pewne bariery takie ideologiczne. Prawda? Czy Andrzej Nowak jest konserwatystą? W jakimś sensie jest, w tym sensie, że jest wierny pewnej tradycji, wierny tradycyjnym wartościom, a jednocześnie te tradycje, do których on się odwołuje, na przykład właśnie ta tradycja romantyczna czy piłsudczykowska, jest również zakorzeniona w takich najlepszych tradycjach polskiej myśli lewicowej i niepodległościowej. Więc to jest inny sposób myślenia wychodzący poza te szufladki, w których ja, czy moje środowisko, czy wiele środowisk funkcjonowało właśnie w latach 80. czy wcześniej. Zimmerman, Tom Waits, piłka nożna, ale kontynuujmy. Napisał pan kilkadziesiąt książek, przede wszystkim naukowych, a więc wymagających także ogromnego przygotowania. Jest pan cenionym wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale oprócz tego wykładał pan gościnnie na Columbia University w Nowym Jorku, na Harvardzie, na Cambridge University, na Uniwersytecie Londyńskim, na University College of Dublin, na Uniwersytecie Tokijskim, na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, na Rice University w Houston w Teksasie wreszcie. Jest pan także, no, by użyć takiej językowej kalki z angielskiego, intelektualistą publicznym, który przemawia nie tylko do świata uniwersyteckiego, ale także do szerokiego grona słuchaczy zainteresowanych życiem publicznym, historią, polityką. No i przez kilkanaście lat był pan redaktorem jednego z najważniejszych pism, najpierw podziemnych Arka, a później, by tak rzec, opozycyjnego wobec mainstreamu III RP Arkanów. Pana dorobek wydawniczy z ostatnich pięciu lat, jeśli się nie mylę, to jest 9 książek, z czego dwie, Dzieje Polski i Pierwsza Zdrada Zachodu, to są nagrody bardzo prestiżowe historycznej książki roku. To tak odpowiadając trochę na pytanie, skąd onieśmielenie, ale to oczywiście nasuwa takie przypuszczenie, że za tym wszystkim kryje się ogromna pasja do historii, do uczestnictwa w życiu publicznym. No i prowokuje do pytania, gdzie jest źródło tej pasji, skąd ona się w panu pojawiła, panie profesorze? Rzeczywiście nie liczę swoich książek. Akurat po drodze tutaj sobie próbowałem policzyć powstania polskie, które
prowadziły nas do niepodległości między utratą tej niepodległości w 1733 roku, kiedy armia rosyjska wkroczyła do Rzeczpospolitej i zmusiła jej mieszkańców, jej obywateli, by wybrali nie tego, którego chcieli, ale tego, którego chciała caryca rosyjska, do roku 1918. Policzyłem, że było 10 powstań i 4 wojny, regularne wojny toczone w obronie niepodległości. Dlaczego odpowiadam w ten sposób na panów pytanie? Bo myślę, że tematyka historii, historii Polski jest czymś, co interesuje mnie no, rzeczywiście od bardzo dawna. Pamiętam, dostałem taką, to jest właściwie najważniejsza książka w całym moim zbiorze książek, pamiątkę. W 1967 roku, miałem 7 lat wtedy, wziąłem udział w konkursie na wiedzę o ziemiach zachodnich, bo byłem w Przesiece na Dolnym Śląsku na takiej przemiłej wycieczce i dostałem poczet królów Polski. No i rzeczywiście interesowało mnie to wtedy na bardzo dziecinny sposób, od trylogii oczywiście, poczynając czytanej przez babcię, przez rodziców, poprzez już książki popularne, historyczne, była taka seria BKD, Bitwy, Kampanie, Dowódcy. No, moje pokolenie pamięta te serie, czy Tygryski, takie mówiące z kolei o bardziej współczesnej historii. Czasem była w tym oczywiście propaganda bardzo prymitywna, ale dużo było po prostu popularyzacji historii. To mnie jako dziecko wciągało, no a potem jakoś chyba rozwinęło się to dzięki umiejętnemu prowadzeniu przez ludzi, którzy głębiej historię rozumieli, przez moich nauczycieli. Tutaj szczególnie chciałbym wspomnieć świętej pamięci Marka Eminowicza, który rzeczywiście od dzieciństwa towarzyszył mojej fascynacji historycznej. Taki jeden, no można powiedzieć, z legendarnych nauczycieli historii w Krakowie. Sam zresztą skazany pod koniec lat 40. za udział w młodzieżowym ruchu oporu. Był jaworzniakiem, czyli siedział w obozie pracy w Jaworznie. No, w której szkole? W 5. liceum w Krakowie. Wcześniej chodziłem do 7, co też mnie, szkoły podstawowej numer 7, co też mnie oczywiście z historią jakoś łączyło, bo ta szkoła akurat jest niewątpliwie jedną z najstarszych w Polsce, ponieważ jej tradycje sięgają szkoły świętego Floriana, tak ona się nazywała, a ta powstała w 1187 roku, czyli jest no niewątpliwie jedną ze starszych szkół w Polsce. Ale mógłby pan chcieć zostać strażakiem z takim patronem, tak, a nie historykiem. W czasach, kiedy ja chodziłem do tej szkoły, nosiła ona inne miano, imienia Wojska Polskiego, no bo to był PRL, święty Florian by nie przeszedł. No niemniej ta historia także szkoły mnie troszkę pociągała. No a potem już był Uniwersytet Jagielloński, gdzie no akurat zainteresowawszy się Rosją, trafiłem pod opiekę naukową profesora Władysława Serczyka, jednego ze najznakomitszych na pewno popularyzatorów wiedzy o naszym wschodnim sąsiedzie i dużo mu zawdzięczam. No ale także to, że mogłem poznać już nie wykładającego wtedy, już na emeryturze, kogoś, kogo uważam za jednego niewątpliwie z moich duchowych mistrzów jako historyka, profesora Henryka Wereszyckiego, który no, rzeczywiście, kiedy obdarzył mnie 10. tomem dzieł zebranych Józefa Piłsudskiego, wydanym przed wojną pod jego redakcją, no to było dla mnie duże przeżycie, czy jak dawał mi książkę swoją Historia polityczna Polski 1864-1918, wydaną, znaczy przeznaczoną na przemiał w 1947 roku, a potem w Paryżu ją wydano w latach 70. i wpisał tam Habent sua fata libelli, bo wydawnictwo się nazywało też Libella. Pomyślałem sobie, że rzeczywiście no, pisanie książek, nawet jeśli w danym momencie mogą one być przeznaczone na przemiał, mogą nie trafić do czytelnika. Rękopisy nie płoną podobno. No to w Rosji. U nas wiele spłonęło, niektóre z powodu naszych właśnie wschodnich sąsiadów. Więc nie ma takiej pewności, że rękopisy nie płoną, ale warto myśleć o historii, warto odkrywać w niej wciąż coś nowego, bo to jest właśnie urok historii, że wciąż odczytujemy ją na nowo. I tego między innymi spotkania właśnie z profesorem Wereszyckim, później już w Warszawie w Instytucie Historii
Polskiej Akademii Nauk trafiłem pod skrzydła prawdziwej mojej mistrzyni Wiktorii Śliwowskiej, najznakomitszej badaczki dziejów polskich zesłańców, sybiraków w XIX wieku. No a dzięki niej także moim dziadkiem naukowym, można tak powiedzieć, został profesor Stefan Kieniewicz, który podjął się, i to był chyba ostatni jego występ w tej roli, funkcji przewodniczącego mojej komisji doktorskiej. No to był dla mnie ogromny zaszczyt, że ktoś, kogo ceniłem jako najwybitniejszego i cenię nadal jako najwybitniejszego historyka Polski XIX wieku, no że tak powiem, no, zgodził się wystąpić w zespole, który jakoś rozpoczynał moją drogę naukową. Zaczynał pan studiować w latach 80., na początku lat 80., to był taki... Pod koniec lat 70. Tak, przełom lat 70., 80., no to był bardzo ważny moment w historii Polski. Wojtyła został papieżem, powstanie Solidarności, potem złamane przez stan wojenny. Czy to był czas szczęśliwy dla uprawiania historii? Czy można było, idąc wtedy na studia, mieć nadzieję, że będzie można ten zawód uprawiać zgodnie z sumieniem? Moja mama uczyła historii, chociaż skończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale to były, kiedy kończyła uniwersytet, lata stalinowskie, i dostała nakaz pracy w prokuraturze. Odmówiła i tak została nauczycielką. Uczyła historii. No, między innymi Jan Rokita był jednym z jej uczniów i wspominają w swoim alfabecie, że no, akurat mama mówiła prawdę o Katyniu, więc można było nawet w tamtych czasach w szkole, być może lekko, co najwyżej się narażając, mówić prawdę. I tak sobie wyobrażałem dalszą drogę, że pewnie trafię do szkoły po studiach rozpoczętych w 78 roku. Złożyło się inaczej, ale tamten okres nie sprzyjał myśleniu o tym, gdzie będę pracował dalej. Tamten okres, czyli lata 78-82, to był no, najwspanialszy okres na pewno w moim życiu, bo wybór papieża, no, takie podniesienie emocji, nadziei, tych najlepszych emocji, powiedziałbym. Potem pielgrzymka papieża przeżywana w Krakowie. Pamiętam pierwsze egzaminy i zaraz pierwszych egzaminów pójście na Skałkę. Niezapomniane do końca życia. Także doświadczenie NZS-u i Solidarności. To jest coś, czego czytając książki o historii nie mógłbym zdobyć, a to właśnie dało mi tamten okres. Przeżycie tego, czym jest demokracja w praktyce. A co z atmosferą Uniwersytetu Jagiellońskiego w tamtym czasie? Czy odczuwał pan, doświadczał pan szczególnego etosu tej uczelni, próby budowania autonomii przez uczonych, którzy byli często bezpośrednio spadkobiercami jeszcze przedwojennej profesury? No takich było niewielu, szczerze mówiąc, już w moich czasach. Pamiętam oczywiście jak najlepiej te właśnie próby odbudowywania autonomii, którym patronował ówcześnie wybrany rektor, też historyk, wielki historyk Józef Andrzej Gierowski i ludzie, którzy towarzyszyli mu w tym dziele. No ale pamiętam też zupełnie inne postawy, inne nazwiska, których nie będę wymieniał. Kiedy powiesiliśmy na przykład portret Piłsudskiego w sali 56, czyli tej sali, z której wyprowadzono profesorów w Sonderaktion Krakau z Kolegium Novum w 1939 roku. No to pamiętam, jak przyszedł właśnie jeden z takich prezentujących trochę inną postawę historyków i no osobiście zdjął ten portret. No, prawda, no, pamiętajmy, to był też PRL. Może był wielbicielem Dmowskiego. Raczej nie są. Raczej nie o to chodziło. No, i później przenosi się pan jednak do Warszawy. Dostaje pan pracę w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Chociaż z bardzo dobrym wynikiem, z bardzo dobrą opinią kończy pan historię w Krakowie. Komu z tych z kolei warszawskich profesorów zawdzięcza pan najwięcej? Ja nie dostałem pracy, rzecz jasna, na początku, tylko zacząłem studia doktoranckie na właśnie w tej placówce, czyli w Instytucie Historii PAN. I to było dla mnie wielkie szczęście, bo nie zdawałem sobie sprawy, kim jest Wiktoria Śliwowska, bo o niej wspomniałem, ale jeszcze raz podkreślę to nazwisko, jak ogromna jest jej wiedza i właśnie, no można powiedzieć, literacki talent przekazu tego, czym jest historia. To pełna pasji osoba o zupełnie odmiennych od moich poglądach politycznych, ale zawdzięczam jej ogromnie wiele właśnie i jeśli idzie o poznanie Rosji, bo u niej czytałem
przez nią pożyczane rozmaite samizdaty. Czasem takie, z którymi ona się nie zgadzała. Na przykład nie lubiła wulgarnego języka Zinowiewa. A mnie to, nie żebym lubił wulgarny język, ale mnie to dosyć śmieszyło, prawda, te denne wyżyny. Mówię o najsłynniejszej powieści Zinowiewa. No ale mnóstwo innych oczywiście wspaniałych lektur, które otwarły moje oczy na niezwykłość, wielostronność rosyjskiej kultury, którą wcześniej poznawałem raczej z perspektywy Jana Kucharzewskiego. UJ był środowiskiem, powiedziałbym, w dużym stopniu feudalnym. Nie chcę obrażać tej najwspanialszej z polskich uczelni, ale no, tak odbierałem stosunki na uniwersytecie końca lat 70., początku lat 80. Mimo że Instytut Historii Pan został założony w czasach stalinowskich, to jednak panowała tam atmosfera no, dużo bardziej taka swobodna, mnie się wydaje, na początku lat 80. W każdym razie zostałem tam bardzo dobrze jako młody człowiek, raczej z niewłaściwym życiorysem politycznym, bardzo dobrze przyjęty. Panie profesorze, a w którym momencie pojawiły się u pana te zainteresowania Rosją, właśnie Imperium Sowieckim, rosjoznawcze badania? Czy to ten kontekst polityczny to o tym zdecydował, czy raczej środowisko intelektualne? Pewnie trochę przypadek, bo najpierw to po prostu dwie świetne po kolei nauczycielki rosyjskiego, jakie miałem najpierw w szkole podstawowej, a potem w szkole średniej, pani Foryś i pani Borowiejska. Im właściwie najwięcej zawdzięczam, bo po prostu no, nauczyłem się rosyjskiego i zrozumiałem, jak piękny, zaraz po polskim najpiękniejszy jest to język dla mnie. I dzięki temu no właśnie mogłem już czytać swobodniej troszkę i poznawać fascynującą historię, która jednocześnie była szalenie aktualna, no bo zastanawialiśmy się przecież, kiedy zaczynałem studia, czy powiedzmy na drugim roku wejdą, nie wejdą, chociaż wiadomo, że byli, nie musieli wchodzić, ale mówię tu oczywiście o rozterkach z końca 80. roku, czy będzie interwencja zbrojna. No wiadomo, generał Jaruzelski wykonał to zadanie za towarzyszy z Moskwy, ale to też miało swoje rozmaite odniesienia historyczne do Rosji, do innego generała Zajączka, tego z Królestwa Polskiego i czytanych wtedy fenomenalnych esejów Mariana Brandysa, Koniec świata szwoleżerów, który w pewnym sensie przedstawiał no, świat, który wydawał się powtarzać, chociaż nic się w historii nie powtarza dosłownie, ale te odniesienia, konteksty aktualne. Bohaterowie napoleońscy, którzy stają się kolaborantami, tak? Tak, tak, tak. Takie zmęczenie i wyrosła stąd nauka, że żadne zasługi, niczyje zasługi nie immunizują na błędy, które można popełnić na każdym etapie swojej drogi życiowej i za każdy błąd trzeba płacić. Żadne zasługi wcześniejsze tego nie zmywają. Ale Rosja, spojrzenie na wschód. Zobaczmy coś na ten temat. Profesor Nowak jest jednocześnie i politologiem, i historykiem, który umie nas, Polaków, wybudzać z tej takiej miluzińskiej drzemki. Nasza chata z kraja, Polska, my tu będziemy spokojnie żyć. No, historia pokazuje, że od dłuższego czasu nie żyjemy w Polsce spokojnie i to właśnie geopolityka o tym decyduje. Każdy, kto zajmuje się polityką zagraniczną, powinien znać te prace profesora Andrzeja Nowaka, które odnoszą się do polityki rosyjskiej. To jest jeden z niewielu ludzi w Polsce, który rozumie politykę rosyjską, to co dzieje się na wschodzie i w perspektywie historycznej, ale także w perspektywie politycznej. Bo to jest też postać profesora Andrzeja Nowaka, który nie tylko pisze książki historyczne w rozumieniu ścisłej relacji z dziejów, ale także pisze historię, to znaczy rozumie procesy, które mają miejsce w krajach, o których pisze i polityków, którzy w tych krajach działają. I szczególnie właśnie to, co pisze o Rosji, jego znajomość polityki rosyjskiej i historii tego kraju jest bezcenna dla każdego, kto polityką zagraniczną w Polsce się zajmuje. Ale Andrzej Nowak to również bardzo ważna postać międzynarodowego życia intelektualnego. Jest autorem wielu ważnych tekstów na temat Rosji oraz tekstów na temat imperiologii. I jako właśnie ekspert od Rosji, od sowietologii, jest człowiekiem niezwykle poważanym w rozmaitych gremiach międzynarodowych, zapraszanym na najważniejsze imprezy intelektualne, tłumaczonym na wiele języków.
to pańskie spojrzenie na wschód, na Rosję, chcemy nieco zuniwersalizować i zapytać, czy Polska ma tu jakąś szczególną rolę do odegrania wobec Zachodu? Czy czuje pan pewien ciężar odpowiedzialności także dlatego, że nasza historia uwikłała nas w ten związek z Rosją, który być może narzucił nam także pewne zadanie? Nie sądzę, żebyśmy mieli jakąś rolę do odegrania wobec Zachodu inną niż niestety prostowanie kłamstw bardzo skutecznej pod względem tworzenia wizji Europy Wschodniej jako naturalnej sfery panowania propagandy rosyjskiej, która trwa właściwie co najmniej od XVIII wieku w tej skutecznej działalności. I jednym z elementów skuteczności tej propagandy, która skłania mnie właśnie do negatywnej odpowiedzi na pana pytanie, czy Polacy mają jakąś rolę tutaj do odegrania, jest wyrobione na Zachodzie przekonanie, że jeśli Polak mówi o Rosji, to wiadomo, że mówi w sposób tendencyjny, nieprawdziwy, co innego, kiedy Rosjanin mówi o Polsce, prawda? Polak jest rusofobem, prawda? Dam taki jeden zabawny przykład. Richard Pipes, urodzony w Cieszynie, polski Żyd, najwybitniejszy amerykański historyk Rosji, kiedy wydał swoją monumentalną historię rewolucji rosyjskiej, spotkał się z recenzją następujących słowach. You don't give Russia to the Poles. They don't think straight. To znaczy nie wolno oddawać Rosji Polakom. Richard Pipes został zdemaskowany jako Polak, ponieważ Polacy nie myślą uczciwie o Rosji. Otóż to jest powód, dla którego skromniej widzę zadanie ludzi, którzy w Polsce zajmują się Rosją, a wiadomo, mamy bardzo bogatą tradycję pod tym względem i mamy fenomenalne osiągnięcia, że wymienię no choćby Wacława Lednickiego, Andrzeja Walickiego, pierwsze z brzegu przykłady właśnie, czy Ludwika Bazylowa, to jednak nie są oni traktowani, nawet profesor Walicki, najbardziej znany na pewno i rozpoznawalny autorytet w dziedzinie historii intelektualnej Rosji, nie są traktowani inaczej na Zachodzie niż z pewną dozą podejrzliwości, no to jednak Polak, to nie wiadomo. A czy można to zmienić? No myślę, że zmienić to może nasza trwała obecność intelektualna, a jej podstawą jest wcześniejsza obecność polityczna, utrwalenie tej obecności w życiu wspólnoty zachodniej, o ile ona przetrwa, o ile ona będzie, a oczywiście bardzo bym chciał, żeby przetrwała wspólnota zachodnia z pewnym w niej głosem i odważnym udziałem Polski. Przed wojną mieliśmy takie dwie perspektywy w patrzeniu historyków na Rosję. Jedną można umownie nazwać perspektywą Kucharzewskiego, który w Rosji Sowieckiej, w Związku Sowieckim widział kontynuację białego, czerwoną kontynuację białego caratu. Druga wizja, znowu hasłowo mówię tutaj o Mackiewiczu, Józefie Mackiewiczu, który obstawał przy tym, że istnieje głębokie zerwanie, głęboka nieciągłość pomiędzy Rosją, tą dawną Rosją imperialną, Rosją w pełnym tego słowa znaczeniu, a nowoczesnym projektem totalitarnym sowieckim. Jaka jest pana perspektywa? Obu oczywiście tym tradycjom bardzo wiele zawdzięczam, przede wszystkim ich autorom, to znaczy i Kucharzewskiemu, i Mackiewiczowi, ale u obu dostrzegam, no jednak ośmielę się powiedzieć, pewne uproszczenia. No niewątpliwie jest różnica, skok, powiedziałbym, jakościowy między Imperium Sowieckim a Imperium Rosyjskim. Mimo wszystko tak to postrzegam. Więc tu zbliżałbym się raczej do spojrzenia Mackiewicza. Ale z drugiej strony Mackiewicz, który mówi, że no Rosja jest po prostu wspaniałym krajem, wspaniałej kultury i każda próba zauważenia jakichś rzeczywistych przesłanek szowinizmu rosyjskiego na przykład. No, imperializmu rosyjskiego, może tego określenia bym użył. I tego, co oddał najlepiej chyba Michał Lermontow, wielki poeta rosyjski początku XIX wieku, słowami wiersza mówiącymi Puskai arab no rab caria wsilennoi, to znaczy niech będę niewolnikiem, byle niewolnikiem cara wszechświata. No ta postawa była gdzieś wcześniej niż dopiero za Stalina i no, dzisiaj jest niewątpliwie dość popularna w Rosji, tak bym to powiedział, z ubolewaniem. Ze zrozumieniem, rozumiem jak to działa, ale ubolewam nad tym, bo to paraliżuje wolną myśl rosyjską przed wyborem innej drogi niż ta, którą symbolizuje Władimir Putin.
I to niewątpliwie no pewnie przeszkadzałoby tezie Józefa Mackiewicza, że Rosja, jej tradycja nie ma nic wspólnego z tym, co złe w naszym doświadczeniu dwudziestowiecznym. Trop biograficzny w naszej rozmowie urwaliśmy na latach 80. Wróćmy do niego. Wówczas angażuje się pan w podziemny Wolny Uniwersytet Jagielloński. I to chyba zupełnie wyjątkowe spotkania, wyjątkowa instytucja. Na czym polegała ta działalność? Tu rzeczywiście punktem wyjścia był znów wątek rosyjski, bo 11-12 grudnia 1981 roku miałem zaszczyt organizować w Kolegium Novum w auli taką dużą sesję studencko-naukową poświęconą Rosji. Oblicza Rosji się to nazywało, tam między innymi Andrzej Drawicz, różni inni występowali. No ale potem następnego dnia był 13 grudnia, to się skończyło. Spotkaliśmy się bardzo szybko w tym gronie organizatorów poszerzonym o kilka jeszcze innych osób z innych wydziałów i postanowiliśmy włączyć się w akcję nazywaną Wolnym Uniwersytetem Jagiellońskim, czyli organizować takie wykłady dla grup z różnych uczelni, potem dla grup pracowniczych z całego Krakowa, wreszcie w osobną inicjatywę tak zwanego Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego, tworzonego w Mistrzejowicach przez świętej pamięci księdza Kazimierza Jancarza. I każde z tych doświadczeń było wspaniałe. Wspaniałe dlatego, że spotykaliśmy się jako wykładowcy z niezwykle żywym odbiorem historii. Ja się wyspecjalizowałem w temacie obozy w Związku Sowieckim i robotnicy, pracownicy rozmaitych biur projektów, bo to różne były środowiska, nie tylko słuchali z zainteresowaniem, zadawali świetne pytania. Rozumiałem wtedy, że historia jest do czegoś potrzebna. Przy okazji poznawałem Kraków, bo to w najróżniejszych miejscach Krakowa było. Do dziś mam taką książeczkę, która była takim znakiem wywoławczym, że niby to przyszedłem oddać książkę. Wręczyła mi ją też świętej już niestety pamięci Beata Pawlak, też współorganizatorka tych podziemnych wykładów. To są płazy i gady polskie. Bardzo ją wysoko cenię sobie obok tego Pocztu Królów. Czy to doświadczenie można rozumieć jako początek pańskiej publicznej działalności poza uniwersytetem, zaangażowania w sprawy społeczne, też tego, co się nazywa rolą, publiczną rolą intelektualisty? To trudno mi ocenić, ale pierwsze jakieś teksty zacząłem publikować jeszcze w takim piśmie, to się nazywało po prostu BIS, wydawanym w 80 roku na uniwersytecie czy przy Uniwersytecie Jagiellońskim. No i tak już potem zacząłem dość regularnie pisywać, głównie na tematy rosyjskie, do prasy tak zwanej podziemnej czy drugoobiegowej w Krakowie. Z bardzo różnymi tytułami współpracowałem. Alternatywy, prawda, Trzynastka, Weto, różne pisma, głównie z Krakowem związane, ale najważniejszym niewątpliwie było dla mnie zaproszenie skierowane przez, wtedy jeszcze nie wiedziałem, bo to było jakby tajne, założyciela Arki, jednego z ważniejszych na pewno czasopism okresu stanu wojennego, do stałej współpracy z tym pismem, co przyszło wkrótce po jego powstaniu w 83 roku. Tym założycielem wtedy mi nieznanym, a tak ważnym dla historii tego pisma był Jan Polkowski, wybitny poeta. No właśnie, Arka i Arkana, zobaczmy. Jest człowiekiem trochę instytucją, bo to dzięki Andrzejowi Nowakowi i Andrzejowi Waśce powstały Arkana, wydawnictwo i wokół nich środowisko, które, jak sądzę, odegrało istotną rolę w kulturze polskiej po 1989 roku, zwłaszcza gdy chodzi o taki nurt konserwatywny wśród polskiej inteligencji. Arkana były pierwszym środowiskiem, które rozpoczęły coś, co można by nazwać wojną w kulturze. To znaczy był to bunt części intelektualistów przeciwko ówczesnym autorytetom. Funkcjonowało wtedy określenie polityczna poprawność. I my tę polityczną poprawność łamaliśmy. Andrzej Nowak był przywódcą naszego środowiska. Był takim niekwestionowanym liderem, głównym twórcą tego pisma. Ale ono powstało dzięki temu, że i działało dzięki temu, że tam się zgromadziła grupa bardzo wybitnych autorów z różnych pokoleń. Ja mógłbym tutaj i muszę wspomnieć o profesorze Janie Prokopie, Wiesławie Pawle Szymańskim, Elżbiecie Morawiec, Leszku Długoszu i do tej grupy renomowanych krytyków literackich, pisarzy doszli przedstawiciele młodego pokolenia. Krzysztof Keller, przede wszystkim Maciej Urbanowski,
Ja byłem wówczas zastępcą Andrzeja Nowaka. Pracowaliśmy codziennie nad kolejnymi numerami pisma w bardzo prostych, bardzo trudnych warunkach. I można powiedzieć, że ta praca przyniosła jakieś wymierne rezultaty. Powstało środowisko autorów, powstało środowisko czytelników. Początkowo wydawało się, że to jest grupa marginalna. Potem okazało się, że ten margines się rozszerza tak, że on zajmuje coraz większą powierzchnię życia intelektualnego Polski. W moją osobistą historię profesor Nowak wkroczył gwałtownie, któregoś dnia zapraszając mnie do swojego gabinetu i proponując mi przejęcie odpowiedzialności redaktora naczelnego dwumiesięcznika Arkana. A pamiętam, że wtedy ugięły się pod mną nogi, bo to było jak propozycje przejęcia kluczy do świątyni od jej poprzedniego strażnika. I ja dla mojego pokolenia Arkana były tym pismem, które stanowiło wzorzec intelektualny tego, jak należy rozumieć Polskę, polski patriotyzm, jak pisać i o kulturze polskiej, o historii, o polityce. Te właśnie trzy elementy, które są w podtytule Arkanów, że to jest pismo mówiące o historii, polityce i kulturze, to dla nas właśnie, dla mojego pokolenia było przykładem tego, jak właśnie o tych trzech sprawach po polsku pisać i z polskiej perspektywy, patriotycznej perspektywy. Porozmawiajmy właśnie przez chwilę o początkach pana współpracy z Arką i Ryszardem Legutką. Potem o tym przekształceniu Arki w Arkana, gdyby pan zechciał to rozwinąć. Oczywiście Arka była pismem podziemnym przez 6 lat pierwszych swojego istnienia. W momencie, kiedy wiadomo było już o Okrągłym Stole, o przygotowaniach do transformacji, twórca pisma Jan Polkowski postanowił poszerzyć tę działalność, założył dwutygodnik, chyba to był na początku, Świat. Potem z tego wyrósł drugi obok Gazety Wyborczej niezależny dziennik w Polsce pod tytułem Czas Krakowski. Poniekąd, no można powiedzieć, nie wiem czy dałoby się to tak określić, ale jakaś konkurencja dla Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza nie bardzo dobrze znosiła konkurencję, a też pewnie warunki rynkowe nie były takie łatwe. No niemniej ten czas, 90. rok, 91. to rozwój działalności twórców Arki i wtedy jakby zaczęło brakować już trochę miejsca na samo czasopismo, które zaczęło troszkę być na marginesie tej działalności. Ja akurat wtedy już byłem redaktorem naczelnym Arki po Ryszardzie Legutce. Wydawało mi się, że to jest pismo wtedy ważne. Wtedy właśnie nastąpiło to, co Tomasz Jastrun wtedy opisał jako pęknięcie polskiej czaszki, że to Arka spowodowała to pęknięcie polskiej czaszki. Przede wszystkim symbolicznie stało się to 4 czerwca 1992 roku, kiedy napisaliśmy jako redakcja taki list w obronie lustracji, a przeciwko szkalowaniu jej twórców z premierem Janem Olszewskim na czele. I ten list podpisała duża część, no można śmiało tak powiedzieć, luminarzy polskiej kultury. Zadzwonił natychmiast Zbigniew Herbert, dając swój akces do tego listu. Jarosław Marek Rymkiewicz, który no, stał się jednym z najważniejszych, najbliższych, mogę powiedzieć, naszemu środowisku i w Arce, i w Arkanach twórców. Marek Nowakowski i wielu, wielu innych. To właśnie no, w momencie, kiedy Arka jakoś już trochę gorzej funkcjonowała w całym konglomeracie działań firmy, spowodowało, że zdecydowaliśmy się założyć nowe pismo, kontynuujące de facto dokładnie tę samą linię, tę samą tradycję pod nazwą Arkana od końca 94. Chociaż zmiana tytułu jest symboliczna. Arka, nazwa wymyślona w czasie stanu wojennego w latach 80. miała symbolicznie przenieść wartości, które były wtedy zagrożone. A Arkana przywodzą na myśl raczej rodzaj pewnej gnozy, nie wiem, gnozy historycznej, politycznej. Jak by pan to skomentował, to przesunięcie znaczenia? Pamiętam list Zbigniewa Herberta właśnie w związku z tym, który sobie tak lekko dworował, że przynajmniej pozbyliśmy się ohydnej okładki, jaką wcześniej mieliśmy, a że tytuł teraz brzmi tajemniczo, coś jak z Oskara Miłosza. Takie pamiętam żarciki, przycinki.
Rzeczywiście właściwie myślę, że tytuł Arka wciąż jest aktualny, że ta idea przenoszenia wartości przez czas potopu niestety nie jest zdezaktualizowana. Arkana odczytywaliśmy ten tytuł, kiedy przyjmowaliśmy go, chyba Andrzej Waśko go wymyślił, tak mi się wydaje, jeśli dobrze pamiętam. Miały znaczyć, że próbujemy odkrywać, tworzyć we współpracy, w organizowaniu współpracy intelektualnej zasady tworzenia, no właśnie takiego można powiedzieć, patriotyzmu i tradycji, kontynuacji, jednocześnie odnajdowania sposobów istnienia Polski w świecie, który nie sprzyja tradycji narodowej, który nie sprzyja konserwatywnym wartościom, który nie sprzyja chrześcijaństwu, czyli temu, na czym nam bardzo zależy. Jak się odnaleźć w tym świecie, nie tracąc, nie rezygnując, nie poddając się, nie płynąc z prądem. To miały być właśnie owe zasady, których arkana chcieliśmy odkrywać w piśmie o tym tytule. No i próbujemy dalej. No ale jakie to są pryncypia? Mówi pan o ciągłości, ale w końcu realia, jak się wydaje, zmieniły się zasadniczo. To już nie wobec komunistów trzeba było się jakoś z komunistami walczyć, ale z tym mainstreamem III RP, który się wówczas kształtował. Czy to był ruch reakcji na proponowane przez nich wartości, czy bardziej zupełnie autonomiczny wybór własnego świata wartości? Nie redukowałbym późnej arki czy arkanów w ogóle do walki z mainstreamem III RP ówczesnej. Myślę, że ten głębszy sens chyba działania naszej grupy w pewnym sensie już symbolizuje postać Ryszarda Legutki jako redaktora naczelnego bezpośrednio przede mną Arki. Wybitny umysł profesora Legutki. Znawca Platona. Tak, wskazywał niewątpliwie na pewien chaos duchowy, który ogarnia współczesną kulturę Zachodu i potrzebę odpowiedzi na ten chaos. Temu poświęcone są liczne artykuły, eseje autorów już w ostatnich rocznikach Arki na pewno. I myślę, że arkana także ten właśnie wątek kontynuowały, nie angażując się bezpośrednio w jakąś doraźną walkę polityczną w III RP. Nie to było naszym celem. No ale pan także wówczas pisze rozmaite prace historyczne. Można uznać chyba, że Dzieje Polski, ten monumentalny projekt, którego trzy tomy są już nam ofiarowane, to będzie pańskie też opus magnum. Zobaczmy trochę o pańskim, coś na temat pańskiego pisarstwa historycznego. Najważniejsze moim zdaniem jest jego dzieło Dzieje Polski. W tej chwili wydane są trzy tomy. Pierwotnie zamierzony był na tomów 6. W tej chwili sam autor mówi o 11 tomach. To jest dzieło absolutnie monumentalne, niezwykłe w tym czasie, kiedy się kwestionuje tak zwane wielkie narracje, które przywraca nam tożsamość. To jest takie dzieło, którego nie było. Też bardzo dawno nie była pisana taka historia Polski. To jest opowieść o dziejach Polski, bardzo przyzwoicie historycznie, fotograficznie zrobiona, ale jednocześnie jest to esej o historii Polski. Próba zastanowienia się nad szczególną rolą i specyfiką polskiej tożsamości. To jest jednocześnie napisane wspaniałym językiem dzieło, które nadaje historii znowu, przywraca taki kształt egzystencjalny, ponieważ jest to opowieść o konkretnych ludziach również. I Andrzej Nowak pokazuje nam tych naszych przodków tożsamych, naszych bliźnich, tak, że potrafimy się z nimi zidentyfikować. Od początku był członkiem Rady Programowej Muzeum Historii Polski i od początku jego myśl była jedną z ważnych inspiracji dla tworzenia muzeum. Myślę, że tu są dwa ważne wątki, które podjęliśmy. To znaczy, jedna rzecz to znaczy taka niezwykły szacunek, niezwykłe zainteresowanie dla polskiej tradycji republikańskiej. Tradycja pierwszej Rzeczpospolitej wydaje nam się czymś niezwykle cennym, wartościowym właśnie dzisiaj w Polsce niepodległej. To jest coś do podniesienia, do kontynuowania, do powracania do tego.
Druga rzecz, która jest niezwykle ważna, to znaczy ten stosunek do tradycji romantycznej, która, bez której nie można rozumieć Polski, nie można rozumieć polskości. Jeszcze jedna rzecz, która mnie niezwykle zainspirowała, w tym my zamówiliśmy, jak rozpoczynaliśmy pracę nad koncepcją wystawy Stałej Muzeum, rozpisaliśmy rodzaj takiej ankiety. I Andrzej Nowak zaproponował, żeby w dużej mierze oprzeć tę myśl, scenariusz wystawy o pewne wielkie spory, które toczyliśmy w naszej historii. I to też jest bardzo ważne, ponieważ muzeum musi być, odpowiadać na pewne żywe dylematy, musi opowiadać o tych dylematach, musi opowiadać o tym, jak o pewnym procesie tworzenia narodu, o procesie wykuwania myśli politycznej, o tym, jak polska myśl odpowiada na pewne wyzwanie. Nie można tego po prostu zacementować w jakiejś bardzo wąskiej wizji. Chciałem jeszcze na chwilę zatrzymać się przy dziejach Polski, przy pana opus magnum, jeśli tak wolno powiedzieć. Co było bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia pracy nad tą książką? Rozkaz. Rozkaz wydany przez panią profesor Annę Sucheń-Grabowską. Nie wspomniałem jeszcze tego nazwiska, ono jest bardzo ważne, między innymi dla mnie. Ta niewątpliwie jedna z najwybitniejszych badaczek dziejów Polski Złotego Wieku, XVI wieku, z którą zetknąłem się na początku lat 90. Taka bardzo autorytatywna postać, właśnie zdolna wydawać rozkazy, ponieważ wiedziała już, że sama nie zdąży tego zadania wypełnić. Wprost powiedziała mi, że powinienem napisać historię Polski taką, w której uwypuklę to, na czym jej bardzo zależało, a co było mnie także bardzo bliskie, to znaczy specyficzne miejsce wolności realizowanej praktycznie w naszych dziejach. Właśnie ten wątek republikański. Drugim inspiratorem tutaj niewątpliwie był Andrzej Sulima Kamiński, profesor Georgetown University, z którym też miałem okazję, zaszczyt poznać i z którym do dziś, ośmielę się tak powiedzieć, współpracuję dobrze. To właśnie Andrzej Kamiński stworzył taką mini syntezę wieku XVII i XVIII, XVI, XVII, XVIII, właśnie w której pokazał tę szczególną rolę wolności na przekór Szkole Krakowskiej. Ja jestem bardzo na bakier ze Szkołą Krakowską, ze Stańczykami. Oczywiście nie ze wszystkimi. Pomimo całego swojego tradycjonalizmu i konserwatyzmu. Tak, oczywiście, ale jednak nie czuję, żeby mój tradycjonalizm czy konserwatyzm uwierała kwestia rozbiorów. Stańczycy odpowiadali na realny kontekst historyczny. Nie ma państwa polskiego i szukali odpowiedzi na pytanie dlaczego we własnych błędach. Mieli prawo to robić, wiele dobrego zrobili, badając rozmaite aspekty historii. Ale patrzenie na całą historię Polski przez pryzmat jej upadku, z punktu widzenia wyboru najmniej złego z zaborców, czy w ich przypadku Austrii, nie wydaje mi się dobrą perspektywą, przynajmniej na początku XXI wieku. Nie musimy być tak skrępowani, a zatem tym łatwiej możemy odkryć na nowo, spojrzeć na nowo właśnie na te tradycje związane ze słowem wolność, sięgające początków naszej historii. Stąd ogromne u mnie, jeśli mogę tak powiedzieć, dowartościowanie mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Ale to nie jest mój wymysł. W ogóle w tych dziejach Polski przecież nie tworzę niczego sam, ale jak ten karzeł na ramionach olbrzymów siedzę na ogromnym dorobku współczesnej i dawniejszej historiografii polskiej. Właśnie w tym najnowszym dorobku historiografii i historii filozofii polskiej wizja mistrza Wincentego urasta niesłychanie, a tam, co jest u początku tej wizji, Rzeczpospolita, wolność. Państwo polskie nie zaczyna się w raju, tak jak u niektórych, u wielu bardzo historyków średniowiecznych czy kronikarzy, ale zaczyna się od momentu, kiedy krak nadaje prawa, które czynią jego tak samo jak jego obywateli poddanym tego prawa. To jest Rzeczpospolita od początku i ta wizja, niezależnie od tego, że jest mitem, który
wpływa na kolejne pokolenia odbiorców tego mitu i sprawia, że w Polsce pojawia się już w XII wieku pojęcie obywatel Polski. W żadnym innym kraju nie ma w XII wieku takiego sformułowania, a u nas jest. No to skoro poruszył pan te kwestie relacji między mistrzem Wincentym a Rzeczpospolitą, to jeszcze dodajmy do tych pańskich zatrudnień i prac rolę członka Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP od 2015 roku. I to, wychodząc jeszcze od tego, od pracy Dzieje Polski, może prowokuje do też postawienia pytania, jaka jest relacja pomiędzy wspólnotą polityczną a historykiem, zwłaszcza w tym kontekście, o którym rozmawiamy, w kontekście III Rzeczpospolitej, w której przecież bardzo wyraźnie też podnoszono, że no, musimy się kierować w stronę przyszłości. To było dla postkomunistów wygodne, ale to się także jakoś utrzymało w tej krytyce, zwłaszcza konserwatywnego rozumu, jeśli tak można powiedzieć. Myślę, że każdy prędzej czy później zetknie się z prostą prawdą. Każdy jest skądś. Każdy skądś się wywodzi. I żeby opisać nawet swój własny rozwój, muszę wiedzieć, skąd się wywodzę. Tylko w pewnej ciągłości mogę zobaczyć rozwój. Inaczej, jeżeli zakładam, że moje życie, czy życie wspólnoty, jest tylko ciągłym wybieraniem na nowo, to nie możemy mówić o rozwoju, możemy mówić tylko o konwulsjach. Do rozwoju potrzebna jest ciągłość, potrzebne jest spojrzenie, co było wcześniej, co z tego, co wcześniej może być instruktywne dla mnie dzisiaj, co z tego dorobku, który zostawili moi przodkowie, szczególnie warto kontynuować, co należy schować w skarbnicy narodowych pamiątek z uszanowaniem, rozumiejąc jednakże, że już tego kontynuować nie będziemy, a co musimy, rozglądając się wokół siebie, także poza własną wspólnotę, dodać, uzupełnić, żeby wzbogacić stopniowo ten dorobek. Natomiast jeśli powiemy, że nie ma nic przed nami, zafałszowujemy rzeczywistość. To jest najważniejsze, zafałszowanie rzeczywistości. Nikt z nas, nawet najbardziej zagorzały postmodernista, nie tworzy sam siebie, ale jest stworzony przez język, który mówi. Jeśli ktoś nie może znaleźć sensu patriotyzmu, proponuję, żeby zastanowił się, jakim językiem, jak subtelnym, jak fenomenalnym językiem mówi. I to już jakby... Ale to, jak rozumiem, nie jest ani taka rola pozytywistyczna. Nie chodzi tylko o to, żeby opisać wie es eigentlich gewesen, jak to kiedyś było, jak ci niemieccy ojcowie historiografii pozytywistycznej mówili, ani też no, taka postmodernistyczna, dzisiaj popularna, która ucieka w stronę historii prywatnej. Chodzi o pewną rolę historyka wobec wspólnoty, jak rozumiem, i pewne zadanie etyczne. No ja akurat muszę powiedzieć i bardzo cenię sobie tradycję pozytywistycznej historiografii i z największą przyjemnością sięgam do różnych aspektów historii postmodernistycznej. Ona mnie w wielu aspektach inspiruje. Haydna White'a? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. To znaczy to uwrażliwienie na język, na narrację. To są rzeczy, które warto wiedzieć, warto z tej perspektywy też spojrzeć na historię, żeby odkryć w niej coś nowego. Ale oczywiście nie można się w tym utopić. Nie można bez reszty się poddać takiej swobodnej grze skojarzeń, w której nie ma żadnej obiektywnej miary. I tutaj przydaje się właśnie ta pozytywistyczna tradycja. Ale wracając do pana pytania, to oczywiście widzę rolę historyka być może nieco inaczej niż rolę niektórych innych zawodów, nie mniej potrzebnych w każdym społeczeństwie. A mianowicie w przypadku historyka potrzebni są też i tacy, którzy traktują ten zawód jako powołanie obywatelskie. To znaczy takie, w którym szukamy tego, co czyni z nas wspólnotę właśnie, co może uczynić z nas wspólnotę, co może odnawiać tę wspólnotę, raczej tak powiedzmy, bo w każdym pokoleniu musimy ten wysiłek podejmować. I do tego właśnie potrzebne jest spojrzenie w przeszłość. Chwyćmy byka za rogi. Jak pan rozumie pojęcie polityki historycznej? To jest pojęcie, które wielokrotnie próbowano w takim dyskursie publicznym kompromitować, dowodząc, że stoi za tym na pewno chęć jakiegoś fałszowania historii, naginania jej do doraźnych interesów, jakiejś grupy interesów.
Pan jest zwolennikiem jednak tej prerogatywy, w jaką państwo powinno być wyposażone. Polityka historyczna poprzez instytucje naukowe, oświatowe. Jak pan rozumie to pojęcie? No, sięgnę do takiego przykładu. Grecki filozof Arystoteles mówił, że wspólnotę buduje wspólne rozpoznanie dobra i zła. A więc jeżeli chcemy utrzymać jakąś wspólnotę, to chociaż możemy się różnić w bardzo wielu naszych wyborach, powinniśmy na przykład wiedzieć, że targowica nie była dobra, a że ci, którzy opierali się zaborom, opierali się obcej przemocy, raczej dobrze działali, prawda? I to już jest polityka historyczna oczywiście, bo z punktu widzenia postmodernistycznej teorii można śmiało odwrócić te znaki, można w ogóle zaprzeczyć jakimkolwiek tutaj próbom wartościowania. I są oczywiście działy historii, w których wartościowanie moralne jest całkowicie nie na miejscu. No, badamy ruch cen zboża w Gdańsku na początku XVII wieku. Nie musimy tam deliberować o dobru i złu. Ale jeżeli rozważamy ludzką historię w całej jej złożoności, nie tylko historię gospodarczą, to trudno jest uciec od tego właśnie definiowania, co jest dobre, a co złe. Otóż wspólnota polityczna każda od początku budowała opowieść o tym, czym jest, budowała różnymi sposobami. Czasem te sposoby są takie, jak panowie nakreśliliście w swoim pytaniu, a więc polegają na manipulacji, na fałszowaniu. I to jest oczywiście przykład złej polityki historycznej, takiej, której należy unikać. Ale kiedy budujemy na przykład pomniki, to czy zafałszowujemy coś w ten sposób, jeżeli Mickiewicza postawimy na pomniku, albo Lecha Kaczyńskiego za jego zasługi dla Solidarności, czy dla Solidarności, można powiedzieć, szerzej Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu agresji ze Wschodu. Czy to jest różnica pomiędzy dziedzictwem a historią? Dziedzictwo jako coś, co wybieramy, tradycje, które pielęgnujemy? To ja bym odwrócił. To moje spojrzenie jest zupełnie przeciwne, a mianowicie w historii możemy wybierać rozmaite obszary, rozmaite techniki jej badania. Możemy spoglądać na nią z bardzo różnych punktów widzenia. Natomiast dziedzictwo, jak sama nazwa wskazuje, jest tym, co dziedziczymy. Dziedzictwa nie wybieramy. Dziedzictwo jest nam dane. Moim dziedzictwem jest Rabacja Galicyjska, chociaż bardzo bym nie chciał, żeby była, ale ona jest częścią dziedzictwa polskiego i tych 90% mieszkańców Polski, którzy wywodzą się z chłopów. Czyli... I moim dziedzictwem jest ten właśnie rycerz z XII wieku, który nazwał się obywatelem polskim. To jest całe moje dziedzictwo. Częścią naszego dziedzictwa jest na przykład PRL i jego polityka historyczna, którą odziedziczyliśmy w III RP. Co się musi zmienić w Polsce, żeby to dziedzictwo PRL-owskiej polityki historycznej wprowadzić na właściwe tory z pana punktu widzenia? Myślę, że powinniśmy przede wszystkim uświadomić sobie, czy próbować może tak spojrzeć na czasy PRL-u, że będzie trwał w nich spór. Tak jak o tym mówił dyrektor Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, że cała nasza historia jest w zakresie tego, co w niej najważniejsze, przedmiotem sporu. I będziemy się spierać o to. Szkoła krakowska ze szkołą warszawską, prawda, o dziedzictwo I Rzeczpospolitej i winę lub jej mniejsze znaczenie w upadku Rzeczpospolitej, zwolennicy monarchizmu z republikanami. I będzie też trwał spór. Myślę, że historyk obiektywnie nie może go zakończyć. Będzie trwał spór o dziedzictwo PRL-u. Nie jestem zwolennikiem, że mam prawo powiedzieć jednoznacznie, wydać werdykt w tym dziedzictwie. Natomiast muszę nazywać indywidualne zbrodnie zbrodniami, zbrodniarzy zbrodniarzami. Uważam, że to jest także część mojego powołania jako historyka. Zabieram zatem głos w tym sporze, także tym, co piszę, ale nie roszczę sobie prawa do jego rozstrzygnięcia, bo nie mam takiej mocy. I myślę, że to jest właśnie ogromna wartość historii, że pozwala ona na wielogłosowość, na spojrzenie na także naszą tożsamość jako na obszar dyskusji, debaty. Debaty, która się nie kończy i nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia. Najbardziej boję się zamordyzmu, także w historii, w której będziemy mieli jasno powiedziane, że tylko ta wersja politycznie poprawna
jest ważna i że już żadnej innej nie będzie. Nie. Po tym, jak ja widzę dzieje Polski, nastąpi 100 innych spojrzeń na historię Polski. Zależy mi na tym, żeby byli tacy, którzy patrzą z sympatią, z miłością na tę historię i odnajdują w niej być może coś zupełnie innego niż ja. Pójdźmy dalej, jednak zatrzymując się cały czas na pańskiej sylwetce. To, co mnie ujmuje w postaci i w pracy profesora Nowaka, to przede wszystkim to, że to historię potrafi przełożyć umiejętnie na język odbiorcy, który nie do końca jest zafascynowany tylko historią, że potrafi o polskiej historii opowiadać, tworząc obrazy, co dla nas, jako filmowców, często jest wyzwaniem. Jak o tej historii opowiadać, żeby nie była tylko historią ważną, ale też i ciekawie się oglądała. To, co łączy profesora Andrzeja Nowaka z jego poprzednikami, to rozumienie, że historia nie jest dla historyków. Historia ta, którą się opowiada, jest czymś, co kształtuje, wpływa, formuje pokolenia i ma wielki wpływ na życie publiczne. Dlatego Andrzej Nowak w tym wszystkim, co pisze, w tym wszystkim, co robi, jest nie tylko historykiem, nie tylko publicystą, nie tylko komentatorem czy hermeneutą polskiej historii, jest przede wszystkim instytucją życia publicznego. Cyceron mówił o Herodocie, że jego pisanie jest jak spokojna rzeka. Andrzej Nowak jest taką spokojną rzeką, kiedy opowiada, kiedy się wypowiada, ale ta rzeka ma bardzo silny nurt. Panie profesorze, to słowo już wielokrotnie padało tutaj dzisiaj. Co to znaczy być patriotą? Bardzo trudno o definicję, ale przypominają mi się dwie. Jedna napisana przez Karolinę Landskorońską, kiedy miała 102 lata. Chyba umarła w wieku lat 104, wydaje mi się. I ona mówiła o bezwzględnym obowiązku służenia kulturze polskiej. Bezwzględny obowiązek, jak to mocno brzmi, prawda, że musimy służyć kulturze, czyli temu, co najwartościowsze w naszej wspólnocie. I to jest mi bardzo bliskie. Oczywiście tę kulturę można rozumieć na bardzo różnych płaszczyznach, choćby mówmy poprawnie po polsku, na tyle, na ile możemy, nie zaśmiecajmy tego języka. To już jest jakaś forma patriotyzmu. Ale oczywiście wraz z troską o kulturę musimy rozumieć, że nie byłoby tej kultury, gdyby nie było wspólnoty politycznej. Ona by nie miała szansy rozwinąć się, a potem ocaleć, gdyby nie wsparcie państwa, powiedzmy tak, wsparcie państwa szczególnego, jakim jest Rzeczpospolita. Tu znowu ta specyfika, którą powinniśmy docenić. Republika właśnie, że to nie jest państwo despoty, ale to jest państwo, w którym jesteśmy obywatelami. Tak, obywatelami właśnie. Nie idiotami. Idiotes to właśnie człowiek, który zamyka się w sferze prywatnej całkowicie. Więc wyjdźmy ze swego idiotyzmu do Rzeczpospolitej. To jest także nakaz. Na agorę. Tak, na agorę jak najbardziej. Na agorę, dokąd spływają ci ludzie z peryferii, z demów, z tych małych miast i miasteczek, ze wsi, gorzej wykształceni. Tak właśnie powstała demokracja. Jak szeroka ma być ta agora? To znaczy, chcę zapytać o to, jaka jest relacja pomiędzy tożsamością polską a tożsamością europejską. Czy tutaj, tak jak wielu dzisiaj, widzi pan jakieś napięcie, może nawet sprzeczność, bo to także jest dzisiaj w debacie publicznej podnoszone? Nie, raczej widzę sprzeczność w myśleniu tych, którzy przeciwstawiają tożsamość europejską tożsamości polskiej, bo często ci, którzy mówią o potrzebie wyboru nowej, głębszej integracji tożsamości europejskiej, przenoszą nań swoje złe wyobrażenia o fatalnych skutkach tożsamości narodowej, bo ostatecznie mówią, no ale ta Europa musi rywalizować z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi. To taka walka tylko przeniesiona na wyższy poziom, prawda? Ostatecznie jak u Orwella może trzy światy walczyłyby między sobą. Czy to będzie lepiej, jak jest 100 narodów czy 200 narodów? Niekoniecznie. Wydaje mi się, że w istocie relacja między polską tożsamością europejską jest relacją wspólnotową. Tak, my jesteśmy częścią, nasza historia, nasza kultura, częścią
kultury europejskiej, zbudowanej na chrześcijaństwie, zbudowanej na dziedzictwie oczywiście także myśli klasycznej, grecko-rzymskiej. I bez niej nie byłoby kultury polskiej. Bez Europy nie byłoby, nie ma żadnej autarki polskiej. Ale jednocześnie nie możemy sobie wyobrażać tej relacji polsko-europejskiej jako relacji, w której zawsze jesteśmy tylko biorcą. Bo po to dostaliśmy chrzest, po to dostaliśmy wraz z chrztem kulturę łacińską, żebyśmy z roli uczniów mogli stać się także pełnoprawnymi uczestnikami tej kultury europejskiej. I tak się działo. Tak się działo już od czasów średniowiecza. I to powinniśmy szanować jako element naszego patriotyzmu. Tak, powinniśmy być częścią wielogłosowej i przez to wyjątkowej cywilizacji europejskiej. Właśnie przez to, że jest pluralistyczna, że składa się z wielu wspólnot narodowych i razem łącząc się daje coś wyjątkowego, coś najwspanialszego. A szukając tej tożsamości europejskiej, ale i polskiej oraz budując wspólnotę, trzeba sięgnąć do historii. Jestem przekonany, że pan profesor jest znakomitym po niej przewodnikiem. Zatem na koniec no, rodzaj rekomendacji także dla nas. Odsyłamy do dziejów Polski pana profesora. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.